Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Czerwony Dywan jest Beata Spychalska. Dzień dobry. No witam, witam serdecznie. Spotykamy się tutaj, ponieważ za tydzień będzie można Cię usłyszeć na żywo podczas pożegnania lata z gminą Skierniewice w Sierakowicach Prawych. Zacznę może od przedstawienia. Uczestniczka i w pewnych tutaj wydaniach finalistka The Voice of Poland, X Factor, Mam Talent, pominęłam coś? To już wszystko, zgadza się. Powiem tak, zacznę może od początku. Kiedy to było, miało miejsce, kiedy mała Beatka postanowiła, że zajmie się muzyką? Pamiętasz tę chwilę? Powiem ci, że to było bardzo... Muzyka jest ze mną od dziecka i zaraził mnie nią mój tata, moja mama, moja siostra, bo moja rodzina jest bardzo muzykalna. I muzyka była nieodłączną częścią naszego życia, nas wszystkich. Mój tata był muzykiem i tak po prostu śpiewałam, zawsze był ze mnie strasznie dumny. No niestety już dzisiaj go z nami nie ma, dlatego też jest utwór w imię ojca i jest poświęcony właśnie jemu. I to jest utwór dla niego, z myślą o nim. Śpiewam od dziecka, no taka dziwna historia, że tak naprawdę to moją pierwszą piosenką, którą śpiewałam w życiu, to było A teraz idziemy na jednego. Ja miałam wtedy dosłownie 5 lat. Później oczywiście muzyka co weekend w domu, czy w tygodniu. Mój tato grał na pianinie, na gitarze, więc cały czas muzyka. To jest wręcz niemożliwe, żeby ta muzyka miała się ode mnie oderwać w jakiś sposób. Beata, jak już wspominałaś, zawsze byłaś związana z muzyką, a kiedy powstał pomysł, projekt, żeby wystartować w takich właśnie, nie wiem jak to nazwać, bo to nawet trudno powiedzieć w konkursach, ale w takich zmaganiach muzycznych jak chociażby The Voice of Poland? Powiem ci szczerze, że to chyba była namowa przyjaciół, rodziny i tak dalej. Też to było marzenie mojego taty, żebym wystąpiła w takim programie. I ja poszłam do programu, no wiadomo, stres, zmagania i tak dalej, konkurencja dosyć spora, bo wiadomo, utalentowanych ludzi w Polsce nie brakuje, ale zdecydowałam się, ogromny stres, no i na szczęście moje takie było, że te fotele jednak się wszystkie odwróciły, więc jednak gdzieś ten głos, poczułam się naprawdę spełniona, poczułam się w tym momencie spełniona, tak, że wiem, że naprawdę coś potrafi, że mogę robić to dalej. To były duże emocje, tak stać, śpiewać i czekać, czy ktoś ten fotel obróci? Bardzo duże, bo powiem szczerze, inaczej jest, gdy się śpiewa dla publiczności, dla swoich fanów, niż pójść do programu, wiedząc, że za chwilę ktoś będzie nas oceniał. To jest bardzo ogromny, stresujący moment. Słuchaj, na pewno dotarło do ciebie, że jesteś określana polską Adele. Chciałam teraz porozmawiać o twoich inspiracjach muzycznych. Kim się inspirujesz? Kogo masz na swojej playliście? Na swojej playliście mam wielu artystów, ale z takich najbardziej moich, takich ulubionych, to są, z którymi się wychowywałam, to Krystyna Prońko, Grażyna Łobaszewska, Bogusław Metz, to są moje takie bliskie sercu klimaty. Adele oczywiście, no światowa gwiazda, która po prostu wokalem pobiła wszystko, co można było. Bardzo lubiłam jej piosenki, lubiłam śpiewać, ale mojemu sercu najbliższe są właśnie polscy artyści. Tak. Porozmawiajmy teraz jeszcze chwilę, choć zaczęłaś już ten temat, o piosence W imię Ojca. Bardzo przejmujący i piękny utwór. Opowiedz o tym, jak on powstał. Utwór W imię Ojca powstał w taki sposób, że miałam takiego dobrego przyjaciela, znajomego, który po prostu tworzył dobrą muzykę i zrobiliśmy razem ten utwór z myślą o moim tacie, ponieważ, no tak jak już mówiłam tutaj, no taty już w tej chwili ze mną nie ma, a wiem, że kochał muzykę całe życie i chciałam z całego serca po prostu poświęcić mu ten cały utwór swoim głosem, bo on bardzo we mnie wierzył, całe życie wierzył, że uda mi się osiągnąć swój cel w życiu. Czyli inspiruje cię twoje życie w głównej mierze w twojej twórczości? No przede wszystkim pisze się piosenki o tym, co się dzieje. Artyści myślą, siedzą, to jest natchnienie, przychodzi o którejś tam nad ranem, siada się i się pisze o tym, co się czuje w danym momencie. To wszystko musi być prawdziwe. Wiemy już, gdzie będzie można cię zobaczyć, bo to będzie kolejna sobota w Sierakowicach Prawych. Powiedz mi, lubisz występować przed publicznością? Czy jeszcze nadal masz taką odrobinkę stresu?
Przed publicznością uwielbiam. Uwielbiam się bawić muzyką, uwielbiam śpiewać, uwielbiam, gdy publiczność ze mną śpiewa. To jest po prostu fantastyczne. Ja chcę nieść po prostu radość. No, muzyka, wydaje mi się, Polacy są bardzo muzykalni, że tak powiem, bardzo kochają muzykę. Gdzie nie wejdę do jakiego domu, wiadomo, idziemy do znajomych, siadamy, włączamy muzykę, bawimy się, tak, to jest cały czas gdzieś z nami. I uwielbiam, po prostu uwielbiam z publicznością nawiązywać kontakt, śpiewać i się wspólnie razem dobrze bawić. Powiedz, jakie masz plany i marzenia muzyczne? Moje plany i marzenia muzyczne, no, to są duże, duże. W sensie takim, że na pewno chciałabym stać na wielkiej scenie obok wielkich gwiazd naszych polskich. Może nie jeszcze teraz, a chociażby supporty i tak dalej. Ale marzę o tym, żeby naprawdę zaistnieć wokół naszych wspaniałych polskich gwiazd. No to teraz jeszcze podpowiedz wszystkim tym, którzy chcieliby obserwować Twoją karierę, gdzie Cię szukać w social W mediach. social mediach można mnie znaleźć na Instagramie, na TikToku, na YouTubie jeszcze tak mniej, ale już niebawem będzie tego coraz więcej. Tym zaproszeniem oraz zaproszeniem na Twój koncert już za tydzień podczas zakończenia wakacji z gminą Skierniewice kończymy dzisiejsze spotkanie. Moim i Państwa gościem była Beata Spychalska. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.